Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Damian Terka z tej strony i kolejny odcinek Determination. Zapewne oglądasz to jako powtórkę, więc tradycyjnie proszę wpisz miasto, z jakiego nas oglądasz, bo doszło nas słuchy, że oglądają nas ludzie na całym świecie, więc proszę wpisz w komentarzu miasto, z jakiego nas oglądasz. W to już widzicie mojego gościa, zrobię krótkie wprowadzenie oczywiście. Zanim to zrobię, zapraszam z góry do od razu udostępnienia i zaproszenia znajomych do tego wywiadu, bo mówię Wam, że będzie fantastyczne mięcho. Pan Jacek też pewnie za chwilę udostępni u siebie na swoim właśnie profilu. Więc tak, Determination, czyli show, w którym to ja jestem hostem, prowadzącym, który zaprasza Was do tego, abyście poznali bądź wysłuchali wywiadu z fantastycznymi ludźmi, którzy osiągnęli coś w życiu, jak to się mówi, z dnia na dzień. Bo większość ludzi widzi sukces, ludzi sukcesu jako ludzi, którzy osiągnęli to z dnia na dzień. Bo marzenia się realizuje, a nie czeka, aż się zrealizują. Jeden, aby latać, buduje samolot, a drugi czeka, aż mu rosną skrzydła. I ludzie właśnie zdeterminowani do działania pokazują nam, że można realizować swoje pasje, swoje cele, swoje marzenia i pokazywać nam, jak to robić. Poprzez swoje działania inspirują nas, motywują. Widzę już pierwszych gości, może dawać serduszka, może udostępniać. W komentarze wskoczę za chwilę. Natomiast teraz powiem Wam krótko o naszym gościu. Proszę bardzo, właśnie w tym momencie rzucę się wszystko tutaj, a już będę mówił. Mówca inspiracyjny, nieśmiały jako dziecko, natomiast teraz można już zauważyć, że jest to bardzo śmiała osoba, pokazująca nam właśnie na swojej osobie jako wzór do naśladowania, jak działać, jak żyć. Skończył psychologię, potem był pracownikiem Gazety Wyborczej. Zajmował się edukacją ludzi w tej gazecie po jakimś czasie, następnie odszedł, założył własną firmę, potem prowadził warsztaty, po których przeszedł do wykładów, które w dniu dzisiejszym są bardzo popularne. Kolekcjoner, poszukiwacz chwil. Dzieli się swym doświadczeniem, swoim życiem, ale zawsze mówi, że każdy ma swoją prawdę, a on dzieli się swoją. I idąc jego ścieżką, nikt nie dojdzie do tego samego. Czyli każdy musi obrać właśnie też swoją ścieżką oczywiście. Ceni sobie uważność, rozwój osobisty, wielki miłośnik metodologii, która mówi, że trzeba mieć wizję. Proszę Państwa, no tego Pana przedstawiać nie trzeba, aczkolwiek przedstawię Pan Jacek Walkiewicz. Witam Pana Jacka bardzo serdecznie, dziękuję, że zgodził się Pan wziąć udział w tym wywiadzie, pomimo różnych przeszkód dzisiaj na drodze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Nie wiem, jak mnie słychać, staram się też równolegle udostępnić, ale na razie mam z tym kłopot. Wystarczy, może tak, wejdzie Pan na mojego Facebooka, na Damian Terka i jak Pan odświeży, powinno być widać, że jesteśmy na żywo i wtedy może wcisnąć na dole udostępni, bo jesteśmy znajomymi, także śmiało, jak nie to wskoczy pewnie za chwilę, może spróbować. Ja tu będę widział gości, dzień dobry, Pan Wiesław Niemociński, witam serdecznie, pozdrawia nas Pan Marcin Błaszko z Krakowa. Dobry wieczór, możecie pisać w komentarze właśnie skąd nas oglądacie. Pan Jacek Walkiewicz udostępnił. Bardzo dobrze, udało się Panie Jacku, dziękuję tak. bardzo. Tak, poszło. Fajnie, Panie Jacku, bardzo dziękuję, bo pomimo przeszkód, które dzisiaj w Warszawie na Pana drodze stanęły, zdążył Pan pojawić się tutaj i być z nami. Zrobiłem krótkie wprowadzenie, ponieważ większość osób zna Pana osobę, wie czym Pan się zajmuje, ale dla tych może, którzy komuś umknęło, no nie usłyszeli o Panu jeszcze, Panu Jacku. Jakby Pan mógł tak własnymi słowami powiedzieć, kim Pan jest, Panie Jacku, tak? Kim jest Pan Jacek Walkiewicz? No to filozoficzne pytanie, kim jesteśmy. Może łatwiej powiedzieć, czym się zajmuję. Zajmuję się prowadzeniem wykładów i mówieniem do ludzi, dając im inspirację do odważnych działań, no, tak bym powiedział. Super, taką miałem właśnie misję 15 lat temu i w moim przypadku ona sprawdziła się. Super, czyli właśnie misją jest inspirowanie ludzi, bo właśnie oglądając różne wywiady czy Pana wypowiedzi, nie lubi Pan, jak się nazywa Pana mówcą motywacyjnym, a bardziej inspiracyjnym, czyli to, co Pan właśnie... Inspiracja to takie tchnięcie ducha, motywacja wydaje mi się takim pojęciem trochę odległym. Moje pokolenie nie używało takich słów, w związku z tym bliższy mi słowo inspiracja. Rozumiem. Panie Jacku, chciałbym zacząć od takiego tekstu wzięty z Pana książki. Szczęście to chcieć to, co się ma, sukces
mieć to, co się chce. Jakby Pan mógł tak fajnie to swoimi słowami właśnie powiedzieć, przesłanie tego tekstu. No to najprostsza definicja, bardzo taka, powiedziałbym, klarowna i wyczerpująca. Jeżeli miałbym coś dodać więcej, to bym powiedział, że sukcesem jest stawiać sobie cele i je realizować. W związku z tym każdy jest człowiekiem sukcesu, bo większość jakieś cele realizuje. A szczęście to taka umiejętność akceptacji tego, co się ma i cieszenia się z tego, co się ma, co nie jest takie proste. Czyli cieszymy się z tego, co mamy, stawiamy dalsze cele i je realizujemy, czyli odnosimy sukcesy, jesteśmy ludźmi szczęśliwymi dzięki prostym zabiegom, mianowicie temu, co i tak robimy na co dzień. To jest kwestia trochę umysłu i takiego spojrzenia na swoje życie z innej perspektywy. To znaczy, że należy się cieszyć i w kawalerce, i w dużym mieszkaniu, i mając mały samochód, i duży samochód, jakby umieć to akceptować i przyjmować, że na tym etapie życia to jest nasz sukces. Właśnie, a wielu ludzi, tak jak Pan mówi ciągle o tym, że jest Pan jakby z innej, może nie z innej epoki, ale właśnie tutaj, jeżeli chodzi o wiekowo, no może nazwać to z innej epoki, ale w dzisiejszych czasach właśnie to przesłanie, o którym Pan przed chwilą powiedział, że nie potrafimy się cieszyć z małych rzeczy. Z czego to wynika, Panie Jacku? Znaczy nie chodzi o to, żeby się cieszyć z małych rzeczy, tylko żeby się w ogóle cieszyć z rzeczy, które osiągamy. Tak? One, ich wielkość jest subiektywna, bo nie wiem, czy samochód to jest duża rzecz, czy mała, dom, czy to jest duża, czy mała i zdanie egzaminu maturalnego, czy to jest duża, czy mała. Z perspektywy życia różne cele w różnych momentach są dla nas ważne, czyli sukcesem jest realizować te różne cele, a szczęściem jest na różnych etapach życia cieszyć się z tego, co się osiągnęło. Właśnie, Panie Jacku, to do czego właśnie teraz dążę, większość ludzi, których znam, z którymi ja też pracuję, na przykład nie cieszą się z tego, co mają, albo zakładają, że będą szczęśliwi, gdy osiągną to. W momencie, gdy to osiągają, się okazuje, że będą szczęśliwi, gdy osiągną to. I cały czas te poprzeczki sobie podnoszą i nadal nie są szczęśliwi. Może to nie jest obowiązek być szczęśliwym, w związku z tym nie jest tak, że wszyscy muszą być szczęśliwi, być może są potrzebni rzeczywiście nieszczęśliwi, ale to jest kwestia definicji, tak jak sobie zdefiniujemy pewne pojęcia, tak potem je odbieramy. No ja definiuję w ten sposób, bo to mi ułatwia życie. Poza tym wiem, że jak się nie cieszy człowiek z tego pierwszego małego mieszkania, to się potem również nie cieszy z tego wielkiego domu, który zbuduje. Także to trzeba się nauczyć być szczęśliwym człowiekiem. Jak się tego nauczyć? No właśnie przez definicję, przez trzymanie się pewnych rytuałów, na przykład takich jak świętowanie. Tak? Kiedyś częściej świętowało się różne momenty. Mhm. Był zwyczaj tak zwanego oblewania i kupna samochodu i telewizora. Być może to nie było zdrowe i być może niewskazane, ale był to pewien rytuał cieszenia się z tego, co się w danym momencie osiągnęło. Dzisiaj takie rytuały chyba są już szczątkowe i ludzie przyjmują pewne rzeczy jako oczywiste. Tak? Cieszą się przez chwilę, a potem mają poczucie, że to jeszcze nie jest to właściwe szczęście, ani właściwy sukces. A więc on zawsze jest właściwy, bo na danym etapie życia jest tym, który ma jakieś znaczenie dla nas. Także trudno wartościować, czy kawalerka jest lepsza od domu z basenem. Według mnie ani lepsza, ani gorsza. Po prostu jest innym celem, innym etapem w życiu, inną jakością być może, ale myślę, że taka definicja, jaką sobie stworzymy, ma sens pod warunkiem, że pomaga nam się odnaleźć w świecie, w którym żyjemy. Super, super. Słuchajcie, jeżeli Wam się podoba to, co Pan Jacek mówi, większość zakładam, że Pana Jacka już zna, to możecie bombardować serduszkami. Zawsze o to prosimy, na pewno będzie miło Panu Jackowi. I oczywiście zapraszam do udostępnienia. Pan Jacek, jak wielu moich gości, zgodził się, aby przekazać dwie swoje książki do rozlosowania dla dwóch osób spośród tych, które zaproszą, udostępnią ten wywiad. Natomiast jeżeli udostępniacie, proszę dodajcie opis do tego udostępnionego filmu, ponieważ Facebook traktuje później udostępnione bez opisu jako taki zimny post. A jak udostępnicie i dodacie opis, a jeszcze nam napiszecie, że udostępniliście, to będzie super, świetnie. Dwie książki, Panie Jacku, jakie książki, o których książkach mówimy? O tej, która stoi za mną, to jest książka, której nie ma w sprzedaży, ponieważ ona została 2 lata temu wycofana i jej atrakcją jest to, po pierwsze, że jej nie ma, po drugie, że każda jest numerowana, w związku z tym to są książki w jakiś sposób unikalne. Czyli dwie osoby otrzymają dwie unikalne książki, które ma tylko Pan Jacek.
udostępniamy, zapraszamy znajomych, ponieważ ten wywiad się dopiero zaczyna, czyli to pełna moc życia, tak nazywa się. Pierwsze wydanie pełnej mocy życia, które nigdy nie było w sprzedaży w księgarniach, w związku z tym nadal nie ma, być może jest na jakichś aukcjach, ale nowej książki na pewno kupić nie można. Super, także dwie osoby będą tymi szczęśliwcami. Panie Jacku, kiedyś Pan powiedział, że to, co zamierza Pan w życiu zrobić, zrobi, niezależnie kto stanie Panu na drodze, jaki rząd będzie rządził, jaki będzie strefa klimatyczna, jaki będzie klimat, ktokolwiek nie stanie Panu na drodze. I to Pan realizuje, Pan pokazuje, że może realizować swoje marzenia, realizować swoje cele, pomimo to, że czasem może się okazać, że zrealizował Pan marzenia, ale wcale nie dało Panu tego po satysfakcji. Pan nazywa to też przeterminowanymi marzeniami czasami. A to, co właśnie to Pan powiedział, nawet bez względu na to, kto rządzi, bez względu na to, kto stanie na drodze, będzie Pan realizował swoje marzenia. W tych czasach teraz, nie wiem jak właśnie w Pana czasach, ale ludzie są bardzo roszczeniowi, winią innych za swoją sytuację właśnie. Czyli jeżeli mi się nie udało, jeżeli nie osiągnąłem tego, co chciałbym osiągnąć, zakładam, że wiele osób postawia sobie cele i chce coś osiągnąć, tego nie osiąga, wini innych. Jak to zmienić właśnie? No nie winić innych, to jest taka filozofia robienia z siebie ofiary, której życie się przydarza. Jest dosyć atrakcyjna, ponieważ ofiara cierpi i nie ma wpływu na swoje życie. Natomiast z perspektywy swojego życia taka postawa na pewno nie prowadzi do satysfakcji do radości życia, aczkolwiek ta postawa, gdzie bierzemy odpowiedzialność i za swoje błędy również, jest mniej wygodna, ale z perspektywy lat można powiedzieć, że aby cokolwiek osiągnąć, trzeba mieć poczucie sprawstwa tego, co się wokół nas dzieje, czyli raczej mieć poczucie zrobiłem, niż udało się zrobić. Także no, bycie roszczeniowym jest popularne i być może jakieś korzyści na początku przynosi, ale z perspektywy dłuższej tak naprawdę nie ma żadnych korzyści z poczucia, że inni mają wpływ na nasze życie, a my nie. W związku z tym najprościej przestać robić siebie ofiarę, nie mówić przydarzyło mi się, tylko zrobiłem lub nie zrobiłem. Ale to do takich rzeczy czasami dochodzi się dosyć długo i też trudno mieć do siebie pretensje, że człowiek się z taką umiejętnością nie rodzi, ponieważ świat dookoła jest bardziej roszczeniowy niż odpowiedzialny. Tak? Czyli taka postawa, że za wszystko są winni inni, szkoła, nauczyciele, rodzice, system, brak pieniędzy i tak dalej, jest wygodny, bo łatwiej się rozgrzeszyć. Na pewno tak się żyje trochę inaczej niż wtedy, kiedy człowiek ma poczucie, to moje życie, ja decyduję o zbiegach okoliczności również. Ja mam takie podejście, że szczęście sprzyja odważnym ludziom. W związku z tym ci, którzy idą niezależnie od tego, czy we właściwą stronę, czy nie, mogą coś robić, korygować w swoim życiu. Ci, co stoją w miejscu, raczej niewiele. Także ofiara raczej stoi w miejscu i czeka, aż jej urosną skrzydła, a człowiek aktywny buduje lot, paralotnie i lat. To jest inna filozofia. Dokładnie, tak jak ten cytat, który na początku właśnie... Ale każdy ma, chciałbym, żeby była jasność, każdy ma prawo do tego, żeby żyć jak chce, w związku z tym, jeżeli ktoś chce być osobą, której życie się przydarza, to ja bym tego nie potępiał. Dokładnie. Właśnie każdy może się chce. I tutaj Pan, jak to napisał, też wypowiadał się, dochodzi do tego wszystkiego też 51 lat. Większość ludzi widzi sukces z dnia na dzień, tak? Że każdy osiąga ten sukces. Nie widzą tej drogi i to w większości moich właśnie tutaj wywiadów o tym rozmawiamy. Większość ludzi to potwierdza, nie widzą drogi, którą przeszli. Ale tak jak Pan powiedział, Panie Jacku, tutaj Pan wspomniał też o sobie. Pan będzie robił wszystko, nikt nie stanie Panu na drodze. Najczęstszą przyczyną braku naszego rozwoju, tą osobą, która stoi nam na drodze, jesteśmy my sami. No tak się ładnie mówi, ale to zdanie, które Pan cytuje po raz kolejny, które jest mocno takie radykalne, ono oczywiście jest metaforyczne, tak? No, to nie jest filozofia po trupach do celu. No tak. Czyli są takie sytuacje w życiu, kiedy z różnych powodów się człowiek decyduje na rezygnowanie ze swoich marzeń. I też mam takie sytuacje w swoim życiu, kiedy niektóre marzenia wykasowałem po prostu, tak jak z komputera. I nie mam żalu ani do siebie, ani do nikogo o to, ponieważ no tak w życiu jest. Też niektóre marzenia się kończą. Takie marzenie, które się skończyło w moim życiu, była księgarnia, która po 6 latach została zamknięta. Tak? Czyli niektóre marzenia mają datę ważności.
nie są dożywotnie. To nie jest tak, że jak zaczniemy jeździć na nartach, to już musimy jeździć co roku i do końca życia. Być może za 3 lata nam się to odwidzi i będziemy chcieli zimę spędzać na Dominikanie na przykład. I też trudno mieć o to do siebie pretensje. Marzenia nie mogą być czymś, czego stajemy się niewolnikiem. Mhm. Tu się zgadzam w 100%, bo dużo Pan mówi właśnie o tym, żeby sobie stawiać, chcieć zrobić coś. No właśnie jak żyć w zgodzie ze sobą i tutaj też zainspirowałem się tym, co w książce Pan pisze o tym ufaniu sobie, bo prawdziwy wojownik to człowiek, który się mierzy z samym sobą. I właśnie często jest to, do czego chciałem też wcześniej nawiązać, to, że nie ufamy sobie, boimy się tych zmian, boimy się podejmować decyzji, tak jak Pan przed otwarciem księgarni, gdzie wiem, że Pan też się bał, bo Pan powiedział o tym tak samo, czy spełnić swoje marzenia i tego nie robimy, ale też w większości dlatego, że boimy się nie tylko tego, może, że nam się nie uda, ale że inni nas ocenią, albo też właśnie, że nie ufamy samym sobie, że potrafimy, mamy te umiejętności. Ja należę akurat do osób nieodważnych, czyli tych, którzy boją się założenia, bo tak są wychowani i dopóki tego nie akceptowałem, to jakoś było mi z tym wszystkim gorzej niż teraz. Teraz po prostu akceptuję to, że człowiek ma prawo się bać. Również nowych przedsięwzięć, które są może obciążone małym ryzykiem, no bo co się mogło stać z księgarnią? No mogła splajtować po 3 miesiącach i zostać zamknięta. Ale to nie jest jakieś wielkie wydarzenie tak naprawdę i wielka tragedia. Także ja myślę, że większość naszych lęków zostaje w naszej głowie i tam się rodzi i tam umiera. I potrzebujemy czasami ludzi, którzy pozwolą nam właśnie pochować te lęki, które są w nas i jakoś nas mobilizują z zewnątrz. Człowiek potrzebuje innych punktów oparcia niż jest sam dla siebie wielokrotnie, czyli dobrych ludzi, którzy mu co jakiś czas powiedzą po prostu zrób. Właśnie. Dobrych ludzi, którzy powiedzą zrób. Czyli tutaj właśnie, my to oczywiście wiemy, bardzo istotne jest to, jakimi ludźmi się otaczamy. Pan też w wielu swoich wywiadach mówi o tym, jak ważni są mentorzy, czyli osoby, które nas gdzieś poprowadzą, czy nawet osoby, które już to przeszły. Że 50-latek może wie jak, był kiedyś 25-latkiem, więc wie jak przeżyć to życie na zasadzie, na swoje zasady. W innych czasach, no ale 25-latek jeszcze nie jest 50-latkiem, więc nie wiem, więc jak z tymi właśnie mentorami, z tymi osobami, którymi się otaczamy, jak dotrzeć, bądź nie wiem, na jakie zasadzie ich dobierać sobie. Zgodnie ze starą zasadą, że uczeń spotyka mistrza, jak jest gotów. Mistrz znajduje ucznia też, jak jest gotów. Oczywiście dzisiejsi 25-latkowie żyją w innym świecie niż ich rodzice czy mentorzy. Także to, co można dać, będąc na tej górze życia wyżej, to trochę takiej szerszej perspektywy i optymizmu. Natomiast gotowych rozwiązań nie, ponieważ świat się zmienia na naszych oczach, w związku z tym wszyscy biorą w tym udział, i ci 50-latkowie, i ci 30-latkowie. Ale myślę, że poziom cierpliwości jest większy u tych 50-latków niż u tych 30-latków i to może pokazać mentor. Drogę na skróty czasami może pokazać, że na pewne rzeczy warto czekać i że pewne rzeczy wymagają czasu i mają większą wartość przez to, że nie są dostępne od razu. Bo pewne ograniczenie podnosi zdecydowanie atrakcyjność tego, co chcemy osiągnąć. Tak? Czyli marzenia, założenia nie są łatwe do realizacji, bo jeżeli są łatwe do realizacji, no to trudno powiedzieć, że to są jakieś wielkie marzenia. Takie po prostu drobne życiowe cele do zrealizowania. Natomiast marzenia są czymś więcej niż tylko celem. I wiążą się z jakąś naszą tęsknotą, pragnieniami, no, z czymś, co mamy w sercu, coś na co czekaliśmy z jakichś powodów, coś, co być może jeszcze niesiemy z dzieciństwa, także marzenia to coś więcej niż prosty cel, który dzisiaj można zrealizować, tak, w ciągu miesiąca, dwóch czy trzech. Czy jak ktoś mówi, że moim marzeniem jest mieć jakiś telefon, iPhone'a na przykład, no to on nie jest jakoś odległy, myślę, że dla wielu ludzi on jest w zasięgu, ale to jest, jeżeli czekamy na niego 3 lata, to zdecydowanie ma inną wartość niż jeżeli kupujemy go za 3 miesiące. Także marzenia muszą wymagać trochę trudu. Tak sądzę. No tutaj właśnie jedna z osób fajnie skomentowała, pozdrawiamy Jacek i Maja Michalik. Czy Damian nie mógłby się czasem nie zgodzić z panem Jackiem? Dobrze.
Jeżeli mógłbym się nie zgodzić, to się nie zgodzę. Natomiast tu się oczywiście zgadzam ponownie w 100%, że no, do marzenia trzeba trochę zapracować. I tu Panie Jacku, właśnie wiele osób nas uczy, czy na szkoleniach, czy na innych właśnie jakichś warsztatach, aby notować, aby pisać, aby mieć taki notatnik ze sobą, gdzie będziemy mogli zapisywać różne rzeczy. Pan ma taki, nazwał to pan inspirownik, w którym pan zapisuje swoje właśnie rzeczy, które się nie wydarzają, coś zainspiruje pana, cytaty z książek. W jaki sposób to pomaga panu, mając taki... W jaki sposób to panu pomaga, a w jaki sposób mogłoby to pomóc innym również, mając taki inspirownik, notatnik? No, inspiracja to czasami jedno zdanie. I jeżeli słyszymy takie zdanie, to jest kwestia uważności, czy je wychwytujemy, bo takich zdań dookoła nas płynie dużo. W radio, w książkach, w telewizji, no wszędzie, gdzie się pojawia jakaś informacja, może być coś, co nas zainspiruje. Natomiast za 3 minuty już tego nie pamiętamy. W związku z tym ja sobie lubię to zanotować, żeby do tego wrócić, bo po pierwsze piszę książki i to się przydaje, po drugie prowadzę wykłady i to się przydaje. Po trzecie, czasami w jednym zdaniu można zawrzeć naprawdę cały rozdział. Takim zdaniem dla mnie było to zdanie, że pasja rodzi profesjonalizm, a profesjonalizm daje jakość. Tak, to gdzieś usłyszałem, ale równie dla mnie takim zdaniem inspirującym było nadmiar rodzi deficyt. No, to bardzo proste zdanie, ale ono w zasadzie definiuje nasze problemy dzisiaj. Mamy wszystkiego za dużo, a im więcej mamy, tym bardziej nam brakuje. Tak? Nadmiar rodzi deficyt, to jest piękny cytat, ale jak go nie zapiszemy, to za 2 godziny już nie pamiętamy, że w ogóle coś takiego żeśmy słyszeli. Mnie się to przydaje, lubię do tego wracać. Na każdy rok mam osobny inspirownik. Czyli warto, abyśmy zakupili sobie takie inspirowniki i notatniki. To nie musi być konkretnie jakiś tam inspirownik, wystarczy notatnik. Pewnie jeszcze lepiej pisać pamiętnik, bo niektórzy piszą pamiętniki i potem wracają i widzą, jak się zmieniali, czego się nauczyli. Poza tym mogą zobaczyć rzeczy, których wcześniej nie widzieli, tak? Bo ukryli je w jakichś tam swoich treściach, ale po latach inaczej na to wszystko patrzą. Także Amerykanie mówią, że to jest metoda think on paper, w związku z tym takie myślenie na kartce papieru, notowanie, wracanie do tego sprzyja refleksji. A refleksja mocno się według mnie wiąże z mądrością, tak? Że trudno być mądrym, nie będąc refleksyjnym. Ale znowu, może nie wszyscy muszą być refleksyjni, nie wszyscy muszą mieć notatniki. Ale to pomaga. Pomaga panu, jest pan dowodem na to, że to działa. Pomaga wielu osobom, widzę tu bardzo fajne osoby. Kasia Ostasz, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Marcina Blaszko. A tak przejdę, panie Jacku, na chwilę do komentarzy, bo widzę, że osoby udostępniają. Jak macie oczywiście też jakieś pytanie do pana Jacka, to przejdziemy do pytań. Oczywiście wszystkich nie będziemy w stanie przerobić. Mam też parę tutaj, które zadały osoby, jak dodałem, posta właśnie zapowiadającego pana wywiad z panem. Kasia Ostasz mówi, dobry wieczór panie Jacku, co za duet. Dobry wieczór. Jacek Maja oczywiście się uśmiecha. Tutaj Kasia, Katie Głowacka mówi, udostępniła, że bardzo miło się słucha. Tak, przelecę szybko. Łukasz Ormański, Barbara Szela, pozdrawiamy serdecznie tutaj wszystkich. Skoczę wyżej w komentarzu, bo się pojawiło. Tutaj pan Marcin Błaszko napisał fajnie, pewnie odnosząc się do naszego tutaj wcześniejszej rozmowy. Nieśmiałość jest pierwszą przeszkodą u osób, które pragną zmian. Jak stworzyć tę wewnętrzną potyczkę między tym, co jest, a tym, co chcielibyśmy, żeby było? To pytanie do pana Jacka. Widzę. Ja zawsze jestem nieśmiały, jestem nieśmiały ze swojej natury, chociaż tego być może nie widać. Na tą metodę miałem taką, żeby po pierwsze robić to, co jest w zgodzie ze mną. Jak jest w zgodzie ze mną, to się bardziej z tym identyfikuję i jestem gotów bronić tego. Trochę czasu zajęło, zanim odkryłem, że pewne rzeczy nie są w zgodzie ze mną. I dwa, gdzieś być może pobyt w Indiach, spotkanie różnych ludzi pomogło mi uwolnić się od takiego lęku przed oceną, tak, że ktoś mnie oceni. Mhm. I doszedłem do wniosku, że należy robić w życiu swoje. Nieśmiało się z pewnym, nie wiem, pewną uciążliwością, tak? Zawsze podziwiałem ludzi, którzy wchodzą na scenę i od razu nawiązują kontakt z salą i pytają, jak się wszyscy czują i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nigdy nie robiłem, czyli starałem się zachować swój styl. Mój styl jest takim stylem, jaki widać na nagraniach moich wykładów.
Czyli im bliżej, im jestem prawdziwszy, tym łatwiej mi sobie poradzić z tymi ograniczeniami, chociażby jak nieśmiałość. Czyli odpowiedź na pytanie jest taka, bądź najprawdziwszą wersją siebie. O. Nie najlepszą. Nie najlepszą wersją siebie, tylko najprawdziwszą. Wtedy to już nie ma znaczenia. Bycie sobą, no bo... Tak, a teraz dużo osób tak są, może obserwując internet, może obserwując to działanie, wiele osób popada w taką frustrację, obserwując innych, widząc ich sukcesy, czyli właśnie widząc to, co im się udaje i tak dalej, a często jest to jakieś fake, czyli właśnie udawanie, nie są tymi prawdziwymi z sobą, co powoduje, że wiele osób gubi się w dzisiejszych czasach, tak jak Pan mówi, właśnie ten, im więcej mamy, tym więcej chcemy, a nie zauważamy tego, co już mamy i nie doceniamy. To już w ogóle jest tutaj, może przejść do rozmyślnika. Na śladownictwo zawsze miało miejsce, czyli zawsze były jakieś osoby, które chcieliśmy naśladować. W moich czasach miało się w domu takie lusterka, z tyłu tych lusterek były zdjęcia jakichś znanych tamtejszych piosenkarek z tamtego czasu, tak? Już nawet nie pamiętam, kto to był. Pani, która śpiewa Boys, 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 to Sabrina, o, na przykład zdjęcia takich osób się nosiło, bo one były dla wielu wzorami. Dzisiaj to są osoby z YouTube'a czy z innych mediów społecznościowych, ale zawsze jest tak, że pułapka porównywania prowadzi nas do tego, że wpadamy w frustrację. Poza tym nigdy nie znamy ceny, jaką ci ludzie płacą za swój sukces, bo nigdy nie widzimy kosztów, widzimy tylko efekt wizualny. Dlatego trzeba robić swoje, czyli to, do czego wydaje nam się, że jest nam najbliżej, co będzie dla nas nasze, a nie narzucone czyjeś. Niedobrze być kopią czyjąś. Najlepiej być oryginalnym. Najlepszą, nie najlepszą, ale najbardziej realistyczną wersją siebie, czyli bycie sobą. Ela Lewandowska napisała, ja mam wdzięcznik. Wdzięcznik. Bardzo, bardzo ładne słowo. Super, wdzięcznik. No, wdzięczność jest ważna do tego, żeby docenić to, co mamy. Dokładnie. Ania napisała, ja obecnie rozmyślam, rozmyślnik. Świetne rozważania. Pierwsza książka pana Jacka, z którą się zetknęłam. Dziękuję bardzo za nią. Wiele wniosła w moje życie. Rozmyślnik jest trzecią książką. Pewnie jest w księgarni. Na dwóch pozostałych chyba ostatnio jakoś nie ma. W Empiku we Wrocławiu, przyznam szczerze, w jednej były tylko dwie. Rozmyślnik był oczywiście też. Właśnie tutaj pełna moc możliwości i pełna moc życia. I właśnie dla dwóch osób spośród tych, które udostępnią, pan Jacek zdecydował się, że przekaże dwie swoje książki Pełna moc życia. Z tym, że jak udostępniacie, to udostępniacie rzeczywiście z dodanym opisem do tego live'a. Te dwie książki, to jest jedna książka, tylko dwie osoby otrzymają, jest na tyle wyjątkowa, że nie ma jej w sprzedaży. Pan Jacek mają u siebie i z własną dedykacją wyślą do dwóch osób spośród tych, które wygrają oczywiście, które udostępnią. Także zapraszam do udostępniania. Panie Jacku, ja bym chciał przejść tak. Indie, Osho, życie mądre to życie świadome i uważne. Tutaj właśnie dużo o uważności, gdzie nie oglądają, czy nie w tak samej książce. Mówi Pan o swojej uważności, o tym, jak wiele osób nie widzi tego, że no nie widzi tego, gdzie jest, w jakim momencie, nie dostrzega tego, że jest tu i teraz, żyją albo przeszłością, albo przyszłością. Nie wiedzą, gdzie aktualnie są, czy w świecie rzeczywistym, czy nie. Proszę powiedzieć właśnie o tej uważności, jak to sprawić, nie wiem, przekazać komuś, jeżeli Pan kogoś uczy, jak to być uważnym właśnie, jak być tu i teraz, żeby móc iść do przodu. Ja nikogo nie uczyłem, jak być tu i teraz, nie zajmuję się medytacjami, a z tego, co wiem, to no właśnie większość ludzi osiąga uważność przez medytację, ćwiczenie oddechu. Mnie to jakoś nigdy nie interesowało. Ja uważność traktuję jako taką refleksyjność, czyli taką umiejętność widzenia siebie w świecie, w którym jestem. Czyli widzenia mojego wpływu na innych ludzi i innych ludzi na mnie i no i takich drobiazgów, takich na przykład, że się nie sprząta po psie na trawniku i to ma jakąś swoją konsekwencję, że się parkuje krzywo samochód i inni nie mogą zaparkować, tak? Takiego uczenia się uważności poprzez widzenie skutku swoich działań, że nic, co robimy, nie jest neutralne. Wszystko ma jakąś konsekwencję i inni odbierają to. Czyli takie podaj dalej, to, co dajemy innym, wraca do nas.
taka uważność, jeśli chodzi o naszą spójność. Czy jest tak, że myślimy, mówimy, robimy to samo, czy mówimy co innego, myślimy co innego, czujemy co innego, tak? Uznałbym, że bez uważności trudno odkryć w sobie hipokryzję, czyli to, że trochę inaczej się zachowujemy niż deklarujemy, czyli mamy trochę inne wartości w użyciu, a trochę inne gdzieś tam w głowie. No, często tak jest. Na drodze, jak jedziemy samochodem, łatwo zauważyć, że nie do końca jesteśmy w stosunku do innych fair, ale pewnie uważamy generalnie siebie za ludzi pozytywnych, takich uczciwych, tak? Ale mało kto przestrzega przepisy na przykład. W Polsce. No, co jest pewną niespójnością, bo pewnie większość uważa siebie za ludzi uczciwych i takich, którzy szanują też innych. Ale to są takie drobne rzeczy, tak? Przepraszam, widzenia, że, no, że trudno w życiu być takim naprawdę spójnym i że warto być uważnym właśnie po to, żeby być spójnym. Super. Panie Jacku, Patrycja Kurzepa. Uwielbiam pana, panie Jacku. Mądrość życiowa na maksa. Może się wiele od pana nauczyć. Dziękuję panowie za tego live'a. To my dziękujemy również wszystkim widzom tutaj. Dużo osób pyta o kampera. Do tego dojdziemy zaraz tutaj, bo kampera zostawiłem sobie na koniec. To właśnie pan Łukasz Lemański, przepraszam. Hania Walter, pozdrawiamy serdecznie. Pisze, że pozdrawia serdecznie. Do końca życia będzie pamiętać historię o kamperze. Kasia Ostasz, pozdrawiamy serdecznie. Napisała, już momencik. Katarzyna Ostasz, już rzucam komentarz na ekran. Pamiętam, kiedy pan Jacek był w Dublinie, bo Kasia jest z Irlandii, z Dublina. Kilka lat temu. To był wspaniały wykład pełen inspiracji i mądrości życiowej. Od tego czasu jestem fanką i uwielbiam wracać do pana Jacka książek. Super. Hania Trawczyńska skomentowała, czyli być sobą, czyli tutaj właśnie to, co pan mówił o tym, żeby być najoryginalniejszą wersją siebie. Kasia też pozdrawia. Super, dobrze, mamy tutaj również jeszcze parę komentarzy, może wezmę jeszcze jednego szybciutko. Barbara Szela napisała, to prawda, że trzeba być sobą. Robert Knapik napisał, zauważyłem, że gdy jestem naturalny, szczery w rozmowie, bez niepotrzebnego zabarwiania rzeczywistości, to osiągam zdecydowanie lepsze efekty. No tak się wydaje, że jest najlepiej. Prawda się broni w związku z tym sama, także im bliżej jesteśmy jakiejś prawdy o sobie, o życiu, tym jest łatwiej, aczkolwiek do tego wszystkiego też się dochodzi, także nie należy się stresować. Znaczy, życie jest projektem długoterminowym, na wszystko jest czas. No pan dochodzi do tego też, tak samo jak i większość z nas. Niektórzy parę dobrych lat musieli dojść do pewnego momentu, do świadomości tej właśnie bycie uważnym, zauważenia tego, że jest czas na zmiany, dokonania tego i to po prostu zrobić. No mówi pan o tym, że pan nie jest odważną osobą, jak pan podejmuje, znaczy lubi pan ryzyko, że tak to nazwijmy, prawda? Ja lubię? Tak, nie lubię. Nie? Ale podejmuje nie. Pan to ryzyko. No podejmuję, bo wiem, że po tej stronie drugiej jest coś ciekawego, w związku z tym zaglądam przez szparkę, chociaż się boję. No, trochę tak, jak oglądałem telewizję w latach 70. będąc dzieckiem, siedząc pod stołem, bo te horrory, które były wtedy, były straszne. A był jeden, nie wiem, dwa były, Mucha i Frankenstein, ale dzieci tak oglądają, jak się boją. Natomiast coś jest ciekawego w nich i chcą zobaczyć, tak samo jest z wieloma rzeczami w życiu, że człowiek boi się otworzyć te drzwi, ale w końcu je otwiera i robi ten krok do przodu. Ja jestem absolutnie osobą, która bała się, boi się i pewnie będzie się nadal bała, ale nauczyłem się tym zarządzać i to uważam za swój największy sukces. Super. Czyli bać się. O, to też było w pana książce. Boję się i dlatego to robię. Właśnie. No tak, bo to ma jakąś wartość dla mnie, jeżeli się tego boję. Tak? Z jakichś powodów jest to większe ode mnie i chciałbym tego posmakować, ale ta filozofia smakowania życia to nie jest filozofia, którą wziąłem z mlekiem matki. Tak? To jest filozofia zbudowana na różnych spotkaniach z kategorii rozwoju osobistego przez ostatnie 20 lat.
przez ostatnie 20 lat, dokładnie. A niektórzy zaczynają dopiero teraz i chcieliby już mieć wszystko na tacy podane. Pan Jacku, ale też proszę pamiętać o tym, że świat przyspieszył, także być może młodzi dzisiaj mogą czekać mniej, 5 lat, nie 20. Tutaj pytanie, mogą czekać 5 lat, nie 20? No mogą, oczywiście. Krócej, bo sprzęt, bo wszystko się tak zmieniło, że nam pomaga w tym. Panie Jacku, komentarz mi trochę rozproszył. Czy pan Jacek korzysta w życiu codziennym z afirmacji? To już dwie osoby o to zapytały, więc chciałbym to pytanie. Główną moją afirmacją, którą sobie powtarzam cyklicznie, czyli na ogół codziennie, jest afirmacja: życie jest piękne. Czasami dodaję do tego jeszcze: moje życie jest piękne. I to codziennie rano po przebudzeniu najlepiej sobie, tak, panie Jacku? A na ogół tak. Na ogół na samym początku dnia, myśląc, że życie jest piękne, mam na myśli jego tajemniczość i to, że każdy dzień jest w zasadzie nowym rozdziałem. I można jak książka napisać ten nowy rozdział, potem go przeczytać, wieczorem zamknąć i pójść spać i następnego dnia zacząć od nowa. W związku z tym bliska mi jest taka filozofia życia w rytmie dziennym. A jakie wy macie afirmacje? Czy używacie afirmacji? Są tutaj osoby z branży i coaching, i różnych branż. Pani Hania napisała, że mnie zaprasza. A to proszę napisać do mnie maila na jacekwalkiewicz@gmail.com. Haniu? Z poziomu maila jestem w stanie zarządzać swoim czasem. Czyli Haniu, wiesz już, gdzie masz się kontaktować, gdzie masz napisać, piszesz do pana Jacka na maila. I organizujecie przyjazd pana Jacka do Galway. Można? Można. Super, ja mam pytanie do widzów odnośnie afirmacji. Napiszcie w komentarzach swoje afirmacje. Czy używacie ich? Jeżeli tak, to jakich? Wpiszcie w komentarzu. Zobaczymy, jakie się pojawią, jakie są fajne. Może są jakieś unikalne, których jeszcze nikt nie używał. Z nas przynajmniej. Łukasz Lemański napisał: kiedyś się bałem i nie robiłem, teraz się boję, ale robię. A to właśnie tak, jak powiedział pan Jacek. To tak jak brzmi jak cytat. Jak cytat, dokładnie. Ola napisała: czy w wieku 47 lat można jeszcze znaleźć pasję i być spełnionym? Nie wiem, czy to jest późny wiek. Późny wiek to, nie wiem, tak 79, 74, no odwrotność być może. Nie, no pasje są niezależne od wieku. A i spełnienie również jest niezależne od wieku, w związku z tym być może to największe spełnienie czasami jest jeszcze przed nami wiele lat. I być może młodym ludziom się wydaje, że to jest niemożliwe, że już w pewnym wieku to człowiek myśli o emeryturze i śmierci, ale jest dużo osób, pan Doba, który pływa kajakiem po Pacyfiku, ma 71 lat. Płynąc po Pacyfiku realizuje swoje marzenie i się spełnia, także jako 71-letni człowiek pokazuje, że wiek jest tylko ograniczenie w naszej głowie. To też mówię na początku, właśnie, że sami sobie stoimy na drodze i musimy sobie pozwolić na to, żeby zejść z tej drogi. Kasia się ucieszyła ostatnio, że doszło do porozumienia między Hanią a panem Jackiem, że będzie spotkanie w blogu. Nie wiem, czy do porozumienia, ale na pewno będziemy korespondować. Korespondencja będzie, więc może dojdzie do tego. Oczywiście tu niektórzy piszą, że właśnie zaczęli niedawno używać właśnie tych basia, jeżeli chodzi o afirmacje. Napiszcie jakie, jeżeli używacie. Pamiętajcie o serduszkach, bo to jest bardzo fajne dawać serduszka, bombardować. Pan Jacek będzie widział taką falę serduszek. Ja bym chciał przejść do tego, bo też tutaj o tym wieku przed chwilą rozmawiała, bo to pani wspomniała tutaj. Moc wynika z ducha, dusza się nie starzeje, więc czyli wiek nie ma żadnego znaczenia. Czyli to, actually już odpowiadam. Czyli to aktualne w zasadzie było tak jakby odpowiedź na to pytanie tutaj właśnie, czy można w tym wieku 47 lat, nawet starszym, może oczywiście znaleźć pasję. I tutaj właśnie pan z tej książki by chciał... Są pewne ograniczenia, tak? Jeżeli ktoś chce nagle wyczynowo biegać po górach, to być może będzie miał kłopoty fizycznej. Natomiast pasje są różne i myślę, że zbiór pasji jest dzisiaj tak duży do wyboru, że można znaleźć sobie dla siebie. No bo tak jak pan w książce pisze, dusza się nie starzeje, czyli nadal właśnie możemy działać i rozwijać. Tylko ograniczenia fizyczne mogą być oczywiście. Panie Jacku, do marzeń chciałem przejść właśnie. Tutaj zaraz przyjdziemy do tego kampera, którym wszyscy tutaj chcą wiedzieć dalej. Pozbycie się tego zbędnego balastu, czyli zrealizowanie
tych marzeń, daje poczucie zamknięcia, dokończenia, spełnienia. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o czy o kampera, czy o księgarnię, czy o wiele innych marzeń, które Pan spełnił swoich, w tej książce również pisze Pan o marzeniach jako właśnie nosimy ten balast przez tyle lat i chcemy coś spełnić, nagle to osiągamy i się okazuje, że no mamy to, no i jest okej, okay, a nie jest to tak, jakbyśmy jednak chcieli, prawda? Więc... Znaczy, no, w większości nasze marzenia mają wymiar materialny, w związku z tym ich realizacja w którymś momencie pokazuje nam, że to tylko świat materii, tak? Że jeżeli z tym nie wiąże się właśnie to, co nazywamy szczęściem, czyli takim spełnieniem, takim poczuciem dopełnienia gdzieś tam w środku, no to żadna rzecz nie ma aż takiej wartości, żeby trwać w nas potem przez miesiące, żebyśmy ciągle wracali do tego. Tak? Poza tym, no to pewno jest coś w tym, że dochodzenie do marzeń jest ciekawsze niż już ich realizacja. Kamper jako symbol ma inną wartość niż jako realny przedmiot, który stoi całą zimę pod domem i rdzewieje. Także i traci na wartości, do tego jeszcze się psuje i wymaga uwagi. Wymaga uwagi, ponieważ trzeba go ubezpieczyć, trzeba go oddać do przeglądu, no, trzeba mu zmienić olej, tak? Angażuje nas. To nie jest takie marzenie, które jest neutralne. Żadne marzenie nie jest neutralne, bo jak ktoś ma marzenie, żeby przebiec, nie wiem, maraton, to musi do tego się przygotowywać. W związku z tym jedno marzenie może go absorbować przez parę lat. Także, ale to też proszę pamiętać, że to ma być w jakiś sposób przyjemne. No, marzenia nie mogą być czymś, z czego stajemy się niewolnikiem i cierpimy z tego powodu, że nie możemy tego zrealizować. Tak, także, tak ale tak jak Pan właśnie mówił, warto i trzeba nawet realizować swoje marzenia, chociażby po to, żeby potem nie żałować, że tego nie zrobiłem, mimo to, że spełniło się to marzenie. Słowo warto tu pasuje, słowo trzeba nie pasuje, bo trzeba jest z kategorii słów muszę, trzeba, należy, tak? A warto jest z kategorii słów, gdzie dokonujemy sami wyboru i podążamy za tym wyborem. Teraz trzeba to takie słowo z kategorii narzuconej wizji przez innych. Nie chciałbym, żeby ktoś miał poczucie, że trzeba realizować marzenia. Na pewno ja to satysfakcję. Bez marzeń też się da żyć. Myślę, że są ludzie, którzy żyją bez marzeń i nawet mogą być szczęśliwi, bo żyją, oni żyją tu i teraz, dniem dzisiejszym. Mnisi buddyjscy sądzę, że marzeń nie mają. Super. I to tak Panu przychodzi łatwo, takie te przemyślenia, co? No takie właśnie te przemyślenia, te odpowiedzi, te słowa, jest Pan tak uważnie słucha, czy tego da się nauczyć, tego się nie da nauczyć na jakimś kursie, to trzeba po prostu ćwiczyć, prawda? Wszystkiego się da nauczyć, znaczy na szkoleniach dostajemy teorię, tak, w życiu możemy ją potem sprawdzać, Natomiast to też nie jest tak, że z takiego szkolenia bierzemy wszystko. Czasami bierzemy jedno zdanie, jedną myśl i ona nam gdzieś tam pomaga rozwinąć w sobie coś nowego. Kwestia, no właśnie uważności, takiej otwartości na to, co do nas trafia. Ale jak jesteśmy na takim szkoleniu, to zupełnie inaczej odbieramy to, co słyszymy, dlatego warto notować. Bo jak chcemy potem do tego wrócić, żeby opowiedzieć komuś bliskiemu, znajomym, to czasami widzimy, że no, że tak fajnie nam się tego słuchało, ale teraz ciężko jest to wszystko streścić. W związku z tym wychwytujemy to, co jest dla nas najważniejsze w danym momencie. No, widać z tego kamper dla wielu osób był ważnym symbolem. Ważnym symbolem był i też padło pytanie, Monika Sieraza nie zadała w internecie, wysłała mi wcześniej pod postem, czy wciąż posiada Pan swojego kampervana? Nie posiadam go od 3 lat, posiadam przyczepę kempingową, którą kupiłem. Która dzisiaj zaspokaja bardziej moje potrzeby podróżowania niż kamper. Kamper jest samochodem niewygodnym do stania na kempingu na przykład 2 tygodnie w jednym miejscu, ponieważ jest mały. Nie można się ruszyć z miejsca, bo on spełnia i funkcję sypiania, no i jadalnie, i jako samochód też do przemieszczania. W związku z tym łatwiej jest odczepić przyczepę i korzystać z samochodu, niż z kampera. Także kamper jest dobry dla tych, którzy lubią ciągle się przemieszczać.
Mam nadzieję, Ale że. jeździłem 5 lat. Przejechałem, nie wiem, 30 tysięcy kilometrów po Europie. Wiem, jak cudownie jest jeździć kamperem. Do kampera pewnie wrócę za kilka lat. Do kolejnego kampera. Do kolejnego już. Panie Jacku, mam pytanie. Ten był z 2004 roku, czyli dzisiaj ma już 14 lat, czyli ten właściciel, którego teraz ma dosyć wiekowy samochód. No pamiętam, jak czy na wykładzie, czy właśnie w tej książce, jak pan opowiadał o tym, jak byliście gdzieś właśnie na kampingu i pana małżonka przyszła do pana i powiedziała: Jacek, ten nasz jest najstarszy. Jeżeli chodzi właśnie o. Niemcy mają nosze, tak. Ale wtedy był 4-letni, w związku z tym dzisiaj jako 14-letni byłby zdecydowanie jednym ze starszych. Kamper jest symbolem szalonej decyzji, bo jeśli chodzi o samą filozofię podróżowania kamperem, to zdecydowanie prościej jest co roku wynająć nowy kamper z wypożyczalni, potem go oddać i się nim nie przejmować. Jeżeli on tylko służy do jeżdżenia, to ten z wypożyczalni jest według mnie zdecydowanie korzystniejszy. Natomiast jeżeli on jest symbolem takim jak dla mnie był, wolności, decyzji, odwagi i tak dalej, marzeń z dzieciństwa, no to warto mieć swojego. Super. Słuchajcie, jeżeli się podoba wam to, co pan Jacek mówi, bombardujcie serduszkami, udostępniajcie, podawajcie dalej. Ja mam pytanie odnośnie książek, ponieważ też jedno pytanie zadał Jarosław Górowski, pozdrawiam Jarka, jeżeli ogląda. Czy zna pan książkę 7 nawyków skutecznego działania? Jeżeli tak, to co pan o niej sądzi? No to taka klasyka, no co mogę sądzić? No, człowiek, który ją napisał, sprzedał ich zapewne miliony. Jak większość autorów tego typu książek, zebrał taką kwintesencję pewnych rad, które myślę, że mają sens, bo porządkują nam wiedzę o tym, co może czynić nas skutecznymi. Tak? Także ja myślę, że wszystkie książki z zakresu rozwoju, widzę tam Richard Branson, mój ulubiony guru, na półce, wszystkie książki z zakresu rozwoju osobistego są wartościowe. Niektóre mają więcej treści, niektóre mają mniej. Niektóre się czyta przez 2 tygodnie, niektóre w bannie przez 20 minut. Ale to nawet nie jest kwestia tej treści, która tam jest, tylko tego, jak my to odbieramy i naszej interpretacji. Tak? Natomiast nawyki na pewno decydują o naszym życiu. Jeżeli się daje zmienić na te skuteczniejsze, to można tylko zyskać więcej, nigdy mniej, według mnie. Czyli wniosek jest taki, że ucząc się zawsze jesteśmy na plusie. Czytając. Czytając, to było właśnie kolejne pytanie, jakie książki zmieniły pana życie? A to już pan praktycznie powiedział właśnie biografię Richard Branson. Nie, nocny wszystko mi sprzyja, uwielbiam potęgę podświadomości, słucham jej na płycie 3 razy w roku. 3 razy w roku, mimo to, że już pan ją słucha. I to jest właśnie teraz fajne, co pan powiedział. Większość ludzi przeczyta książkę, raz ją odkłada, już do niej nie wróci. Czyli warto według pana wracać do tych książek, ponieważ za każdym razem, gdy się je przeczyta, może coś nowego wyciągnąć, prawda? Powiem więcej, za każdym razem się co innego w nich odkrywa, nawet jeżeli to jest nasza książka, bo ja swoją książkę Pełna moc życia napisałem w 2010 roku, a przeczytałem swoją książkę po raz pierwszy w 2013, czyli 3 lata po jej napisaniu ją przeczytałem, bo jak się pisze, to się inaczej odbiera te treści. A jak się czyta, to się jest trochę takim zdystansowanym do tych informacji, czyli odbiera się je zupełnie, jakby ktoś inny je pisał. No i byłem pod wrażeniem tego, co napisałem, nie ukrywam. Nie tylko pan powiem od razu, nie tylko pan był pod wrażeniem tego, co pan napisał. Jestem ciekaw właśnie kolejnej tej książki. To znaczy, że jak się pisze książkę, to czasami człowiek ma taką wenę twórczą i te myśli mu płyną skądś. I dlatego warto notować, bo jak się notuje, to dużo wtedy ma się takich kreatywnych pomysłów. Kreatywność jakby wyzwalana jest przez ten proces myślenia, pisania, czytania tego, co się pisze. W związku z tym myślę, że każdy powinien sobie taką małą własną książkę z notatek zrobić. Czyli z tego notatnika, z tego wdzięcznika właśnie stworzyć własną książkę. Bardzo dobry pomysł. Kto to zrobi?
Dawajcie, piszcie w komentarzach, kto zrobi, będziemy oceniać. Ostatnie pytanie tutaj, jeżeli chodzi o komentarze, z komentarzy, które były pod postem, bo zapraszałem ludzi do komentowania. Joanna Michułka napisała: Panie Jacku, co Pan robi, kiedy ma Pan spadek nastroju? Kiedy mam spadek nastroju, wracam do swoich ulubionych słów, typu doświadczam. Tak, to jest moje ulubione słowo. Wtedy sobie gdzieś definiuję swoją rzeczywistość pod tytułem doświadczam spadku energii. Nazywam to, tak? Daję sobie prawo w ogóle do spadku energii. Nie jestem sklepem całodobowym, w związku z tym nie oczekuję od siebie, że będę 24 godziny na dobę otwarty i gotowy do działania. Wracam trochę do marzeń, lubię sobie trochę powspominać, jestem nostalgiczny, czyli czerpię też energię z nostalgii, czy z tego, co już było. Lubię sobie podsumować, właśnie przypomnieć pewne rzeczy. Wracam do mojej wizji życia długoterminowego, czyli do tego, że po nocy przychodzi dzień i to jest tylko jakiś epizod, jakiś moment. To nie jest nic z kategorii trwałego doświadczenia. Lubię wtedy obejrzeć film, który natknie mnie optymizmem. Takim filmem, który bardzo lubię, jest Pogoni za szczęściem. To amerykański film o bezrobotnym, bezdomnym, który zostaje maklerem giełdowym. Pewnie wiele osób widziało. Ale czasami też lubię sobie wziąć jakąś książkę, otworzyć na jakiejś stronie i przeczytać. Natomiast na pewno zawsze pamiętam, że takie stany przychodzą i odchodzą, w związku z tym nie ma się co nad nimi specjalnie zastanawiać, chyba że on jest wynikiem jakiegoś dyskomfortu fizycznego, nie wiem, jak nas boli ząb albo inna część ciała i to trwa i mamy taki jakiś dyskomfort czysto fizyczny, ale wtedy też lubię wracać do tego podejścia, że to po prostu doświadczam bólu i tyle, ani to dobre, ani to złe. Jutro, pojutrze będzie to wspomnieniem. I rzeczywiście tak jest, jak się patrzy na przeszłość, że wielkie dramaty, które nam się dawały wielkimi dramatami, nie były i one przeszły i przyszły inne sytuacje, inne wyzwania. Na każdym etapie życia człowiek ma różne rzeczy, o które się potyka i które mu sprawiają pewien kłopot, tak? I musi sobie z nimi poradzić. W związku z tym one się chyba nigdy nie kończą i na tym polega życie. Jeśli ma lat 20, to jest inny problem, który nas nurtuje. Jak się ma lat 60, to ten problem też jest inny, ale i 20, i 60-latek na co dzień jest zaabsorbowany różnymi sytuacjami, z którymi musi sobie poradzić. Mhm. Tutaj rozmawiamy o wieku i właśnie chciałbym zadać Panu takie fajne pytanie, które zadałem ostatnio też swoim widzom w jednym z postów. Jaką radę dałby Pan młodszemu sobie? Czyli jakby Pan spotkał, nie wiem, młodszego siebie o, nie wiem, 25 lat, 30 lat, jaką radę by Pan dał młodszemu sobie? Ja akurat należę do ludzi, którzy by chyba nic nie zmienili w swoim życiu. W związku z tym, jeżeli miałbym dać jakąś radę i mam jakiś taki deficyt, czegoś być może mi zabraknie pod koniec życia i będę miał poczucie, że nie wykorzystałem możliwości, to podróżowania w młodym wieku, takiego bycia podróżnikiem, czyli takiego dłuższego przebywania poza granicami kraju, czyli wyjechania na rok, dwa, trzy, w celu takiego przemieszczania się bez większego planu, czyli jak to niektórzy robią, jadą do Afryki czy tam Azji, chociaż dzisiaj też ludzie bardzo często wiedzą, kiedy wrócą, bo mają bilety kupione, ale mnie zabrakło takiej opcji bycia podróżnikiem, nie turystą, tylko podróżnikiem. I być może powiedziałbym sobie, wykorzystaj więcej możliwości, jeżeli je masz, na takie improwizowane wyjazdy, gdzie rzeczy się same dzieją po prostu, gdzie idziesz przed siebie, spotykasz ludzi, otwierasz się na to. Ale nie wiem, czy gdybym dzisiaj powiedział sobie sprzed 25 lat, to ten ja sprzed 25 lat w ogóle zrozumiałby ten przekaz. Tak? Czy ja bym rozumiał, jak w tym filmie Powrót do przyszłości. Mhm. Jakbym spotkał siebie, cofnął się w czasie i spotkał tam siebie i powiedział, słuchaj, będziesz kiedyś żałował, żeś nie podróżował, nie byłeś podróżnikiem. Czy tamten Jacek Walkiewicz w ogóle by rozumiał, a po co ja mam być podróżnikiem? Witaj Andrzeju, miło Cię widzieć, przynajmniej na zdjęciu.
Podróżnikiem, nie turystą. To jest bardzo fajne, mi się wydaje bardzo głębokie właśnie, jeżeli chodzi o to, bo podróżnikiem jak eksploruje, czyli... Oczywiście mógłbym być tym podróżnikiem również teraz, bo wiek tego nie determinuje, ale nie będę ukrywał, że nie chce mi się już być podróżnikiem. Tak? Niespecjalnie lubię 12-godzinne loty samolotem i być może 25 lat temu byłoby to dla mnie mniejszym wyzwaniem. Dzisiaj cierpię na deficyt poznania Polski, to znaczy mam takie poczucie, że w ogóle nie znam kraju, w którym mieszkam. Jakby bardziej mnie gdzieś pociąga to, żeby wsiąść w swój stary samochód, bo mam 3 stare samochody, i takim 40-letnim czy 50-letnim samochodem pojechać sobie dookoła Polski i zobaczyć parę fajnych miejsc. Być może to gdzieś tam nagłośnić i spotkać jeszcze parę fajnych ludzi po drodze. Ale byłoby to takie lokalne podróżowanie. Super. Tak samo Marcin Kaczor napisał więcej podróżować. Barbara Szela napisała również, że uwielbia podróżować. To jest dosyć głębokie, ale to właśnie bycie podróżnikiem, nie turystą. Pan o tych piramidach też wspominał, niektórzy przyjeżdżają właśnie, patrzą, o, piramidy, a wydawało mi się, że są większe. A jedni przyjadą i będą czytać, będą wgłębiać się właśnie w to i patrzeć w każdy zakątek, jak to zbudowano. Ale też nie wszyscy muszą podróżować. Myślę, że to też jest pewnego rodzaju moda na to, żeby jechać dookoła świata, a są ludzie, którzy tego w ogóle nie potrzebują. Tak? Mhm. Też myślę, że są ludzie, którzy uciekają trochę od siebie, że zarówno rozwój osobisty, jak i podróże mogą być świetną ucieczką od siebie tak naprawdę, bo one fajnie brzmią i świetnie się o nich mówi i robi zdjęcia i umieszcza na Instagramie. Natomiast najciekawszą pewnie jest podróż do swojego wnętrza. Ale ja nie lubię medytować. Nie lubię medytować, w związku z tym nigdy nie doświadczyłem tego, co daje yoga czy inne tego typu nauki. Też, no, nie każdy musi lubić medytować. Tutaj znów się muszę z panem zgodzić, bo mnie kiedyś próbowano Transcending Meditation, czy ta medytacja jakoś tam nazwała. Też jakoś nie mogę do medytacji, sam się przełamać po prostu i też mi to w miarę nie pomaga. Aczkolwiek słyszałem, że wielu osobom to pomaga i się cieszą jak najbardziej. Panie Jacku, jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, żeby ona była jasno wyrażona, że wszystkie te różne sposoby rozwoju siebie i poszukiwania mają sens szczególnie wtedy, kiedy pozwalają nam żyć w codziennym świecie, w którym na co dzień przebywamy. Tak? Czyli dla jednych ten świat to jest życie w wielkim mieście i stanie w korku, dla innych ten świat to jest życie w małym mieście i bycie pod ciągłą obserwacją sąsiadów, dla jeszcze innych jest to mieszkanie z rodzicami w bliźniaku zbudowanym kiedyś tam, a dla innych być może to jest brak rodziców. No, każdy ma inny świat, w którym żyje i zawsze miałem taką filozofię, że jeżeli się czegoś uczysz gdzieś, to spróbuj wykorzystać to tam, gdzie na co dzień mieszkasz, tak? Czyli cała ta sztuka doceniania życia, bycia szczęśliwym, stawiania sobie celów i tak dalej, ona musi gdzieś być osadzona w realiach. Nie chodzi o sztukę dla sztuki, że nauczymy się medytować dla medytacji i będziemy chodzili i udawali, że jesteśmy jakimiś mnichami. Chodzi o to, żeby stojąc w korku wykorzystać taką wiedzę, albo kiedy siedzi na wiadówkę do swojego dziecka i się ogląda jego stopnie. To wtedy się przydają wszystkie techniki medytacji i radzenia sobie ze stresem i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie chodzi o to, żeby żyć w swoim świecie i z niego czerpać myślę, satysfakcję i radość. A każdy ma trochę inny świat, tak? Nie mam takiego poczucia, że gdybym mieszkał na Dominikanie, gdzie jest słonecznie i gdzie jest cudownie, to moje życie byłoby inne, a gdybym mieszkał, nie wiem, w Finlandii, gdzie jest mniej ciepło, to byłoby gorzej czy tam lepiej, tak? Mam takie poczucie, że tu, gdzie jesteśmy, że najcenniejsze jest mieć poczucie, że się jest we właściwym miejscu, o właściwym czasie, z właściwymi ludźmi i robi się właściwe rzeczy. O, tak bym podsumował. Super. Panie Jacku, super podsumowanie. Jeszcze Andrzejowi chciałem powiedzieć również, Andrzeju, pozdrawiam twoją żonę. Pan Andrzej napisał, że pan Jacek ma pozdrowienia od małżonki, super. Was wszystkich pozdrawiamy. Panie Jacku, jak się umawialiśmy, minęła godzinka, przepraszam. Chciałbym, aby
jeżeli ma Pan, by mógł, nie wiem, jakąś przekazać, Pan tutaj bardzo wiele już przekazał mimo wszystko, ale wiadomość dla nie tylko młodych ludzi, nie tylko, dla wszystkich przede wszystkim właśnie, bo Pana misja jest właśnie inspirować, po części też motywować, ale inspirować właśnie tutaj ludzi do działania, pokazywać poprzez swoje działanie. Pan mówi, że Pan pokazuje swoje życie, swoją prawdę, to nie znaczy, że wszyscy mają podążać za Pana krokami, bo to było Pana życie. Taką jedną wielką, nie wiem, wiadomość dla świata, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jesteśmy bombardowani tymi informacjami, bombardowani tymi możliwościami, bo możliwości jest wiele. Tu mam też cytat z książki, kiedyś była praca na całe życie, teraz jest życie pełne pracy. Jakby do tego Pan mógł nawiązać, byśmy zakończyli jakąś takie swoje właśnie taką myśl główną i przesłanie do tego. Kiedyś była praca na całe życie, teraz jest życie pełne pracy i ludzie naprawdę, rozmawiając z wieloma ludźmi, nie wiedzą, jak się odnaleźć, co mają robić, dochodzi do frustracji, dochodzi do takiej właśnie ciężkiej sytuacji. Jakbyśmy na tym mogli zakończyć, jakby Pan to rozwinąć jeszcze. Ojej, to strasznie trudne. Najważniejsze w życiu jest poczucie sensu, w takim życiu codziennym. Myślę, że kiedyś ludzie mieli więcej poczucia sensu prostych czynności. Dzisiaj poczucia sensu szukają w rzeczach niezwykłych i mniej doceniają taką niezwykłość zwykłego życia, tak? Bo to zwykłe życie też jest niezwykłe, tylko że my szukamy czegoś, co byłoby pełne jakichś fajerwerków i bardziej barwne niż to, co na co dzień nam przychodzi znosić i doświadczać. Ale ja myślę, że no niestety to oryginalne nie jest, ale generalnie nieważne, gdzie się idzie, tylko ważne, z kim się idzie. W związku z tym w ogólnym rozrachunku najważniejsi są ludzie, którzy nas otaczają i których my otaczamy. Czyli w ogólnym rozrachunku nie chodzi o to, jak daleko i wysoko sami zajdziemy, tylko ile osób zabierzemy ze sobą w tą podróż. Tak, czyli myślę, że wtedy człowiek się najbardziej czuje spełniony, jeżeli ma poczucie, że sens tego, co robi, wynika z tego, że robi to dla innych ludzi. Być może to wynika z mojej osobowości, być może wynika z perspektywy, którą mam już po jakichś tam doświadczeniach, ale pod tym bym się podpisał. Tak, że nieważne, jak wysoko wejdziesz na jakiś szczyt, ważne, ile osób zabierzesz w tą podróż i pokażesz im frajdę z tego spinania się. W związku z tym filozofia give away, podaj dalej, czyli zrób coś dla innych, oni zrobią dla innych i tak będziemy sobie razem robili coś dla siebie. Jest mi bliska, bo niestety im więcej człowiek ma pieniędzy, rzeczy, tym bardziej oddala się od innych ludzi. Im bardziej się oddala od innych ludzi, tym bardziej staje się samotny. I wbrew pozorom posiadanie nie zmniejsza poziomu samotności. W związku z tym to, na co pewnie ludzie cierpią, to osiągają swoje cele sami, realizują swoje marzenia, odnosząc sukcesy, stają się w którymś momencie samotni. I bardzo często ceną za sukces jest właśnie samotność. Ale jak się wraca do ludzi, którzy nas otaczają, dzięki którym w ogóle żeśmy doszli, i którym możemy być wdzięczni za to, żeśmy doszli do tego, do czego żeśmy doszli, to chyba się wraca do takiego pierwotnego poczucia sensu, że należymy do tego gatunku, który lubi jednak być w grupie i że największa frajda jest jednak bycie w takim środowisku, gdzie dostajemy wsparcie i gdzie możemy innych ludzi wspierać. W związku z tym, gdybym miał coś radzić niezależnie od wieku, to, że no właśnie trzeba być dla ludzi, a nie z ludźmi, a już na pewno nie obok ludzi, tak? Czyli to też są takie górnolotne słowa, ale jeżeli się mieszka w bloku, gdzie jest 40 mieszkań, to myślę, że też można budować pewne relacje, tak samo jak się mieszka na osiedlu, gdzie są 4 domy. Ale im więcej ludzie mają bliskości z innymi ludźmi, tym myślę, że mają i więcej poczucia sensu, i więcej poczucia, że to wszystko jest na właściwym miejscu. Także taką pułapką sukcesu jest jednak to, że zaczynamy go czasami doświadczać sami. A myślę, że ewolucyjnie jesteśmy przygotowani do tego jednak, żeby być z innymi ludźmi i że dobrze jest, jak każdy dobrze robi to, co jest jakimś jego przeznaczeniem. Czasami droga ku przeznaczeniu nie jest drogą, którą mamy ochotę kroczyć,
bo wbrew pozorom to, co robię, czyli moje książki, moje wykłady, nie są wystąpienia przed ludźmi i takie nagranie jak to, nie do końca jest w zgodzie z moją osobowością. Ponieważ jestem introwertykiem, co pewnie może szokować, czyli osobą generalnie zamkniętą i raczej samotnikiem, wodnikiem zodiakalnym. Ale w zgodzie ze mną jest pewna misyjność i ona daje mi siłę do tego, żeby stawać przed ludźmi mimo stresu, który gdzieś tam się pojawia. Także odkryłem, że jednak dla ludzi, bycie dla ludzi zawsze podnosi ten poziom energii i wyciąga z dołka, jeżeli człowiek w niego wpada. W związku z tym na Boże Narodzenie, na Nowy Rok mogę wszystkim życzyć tego, żeby byli bardziej dla i bliżej tych, którzy wypełniają nasze życie. I chociaż mówimy, że rodzina jest najważniejsza, to czasami dla niej akurat mamy najmniej czasu. W związku z tym być może dobrze jest czasami wrócić do bycia uważnym w rodzinie. Na przykład jeszcze popytać dziadka czy babcię o wspomnienia z czasów, kiedy byli młodzi, bo za chwilę tych ludzi już nie ma, a my doceniamy ich dopiero wtedy, kiedy oni odchodzą i wtedy widzimy, jak bardzo mądrzy byli ci ludzie, którzy nas otaczali, chociaż nam się wydawało, że tacy nie są. Także myślę, że jednak trzeba wrócić do korzeni. Bez korzeni nie ma skrzydeł. Panie Jacku, to było bardzo piękne. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i chciałbym zapytać, jakie pan Jacek ma na siebie życzenie, które moglibyśmy panu życzyć? Ja bym sobie życzył czegoś, co pamiętam jeszcze z czasów, kiedy miałem naście lat, ale to były inne czasy, ale uważam, że to coś jest dzisiaj również wartościowe, jak i wtedy. A mianowicie życzyłbym sobie tego, aby nie stracić zachwytu. Kiedyś ten zachwyt wynikał z niedostępności, że się ludzie zachwycali bananami, pomarańczą, czy tam kawą, czy czekoladą, ale myślę, że to jest ogromna wartość i umiejętność, kompetencja, nie wiem jak to nazwać, że człowiek potrafi się zachwycić na przykład, że potrafi wyjść i zobaczyć śnieg, a akurat w Warszawie jest śnieg. I mieć takie poczucie, że to jest super widok, że jak na tych drzewach szronią się te gałązki, że to jest fascynujące, chociaż już tego nie doceniamy i że jak nam obśnieży ten samochód, to bardziej nas to wkurza, trzeba go teraz skrobać, niż cieszy, że jednak są pory roku, że zmieniają się dni, że jakby świat nam pokazuje, że jutro może śniegu nie być, jutro będzie następny dzień i że my tej zmienności już nie doceniamy, tak? Także życzymy sobie, żeby niezależnie od tego, co się dalej będzie działo w moim życiu, żebym się budził rano z poczuciem, że życie jest piękne, to nie slogan, tylko prawda. Tego panu Jacku życzymy. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu moich widzów, za komentarze również widzów. Dziękuję za to, że pan z nami tu był. Życzymy wesołych, pogodnych świąt i tego, aby spędził pan właśnie najwięcej czasu ze swoją rodziną. Tego życzę panu. Z naszymi widzami będę się widział jeszcze w środę, teraz będę miał też kolejny wywiad. Panie Jacku, no cóż, niech się wszystko spełnia. Dziękuję za to, że pan się zgodził być tutaj wśród nas. Mam nadzieję, że jeszcze wielu widzów jest bardzo zadowolonych z tego, że pan był z nami. Życzę miłego wieczoru, aby się marzenia spełniły. I bardzo chętnie będę nadal czytał pana książki. Do rozmyślnika dojdę pewnie już niedługo. A was zapraszam właśnie do tego. Właśnie, panie Jacku, najważniejsze, gdzie można, bo dwie osoby mogą wygrać pana książki. Przypomnę tylko dla tych, którzy dołączyli teraz, że pan Jacek ufundował dwie książki, które będą do rozdostosowania wśród osób, które udostępnią ten wywiad. Oczywiście dodajcie opis do tego udostępnionego wywiadu. Gdzie, jeżeli tu osoby nie wygrają, bo wszyscy nie są w stanie wygrać, gdzie można kupić pana książki, panie Jacku? Powiem szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że powinny być w Empiku, ale na pewno, jeśli chodzi o stacjonarne księgarnie, ale na pewno po wpisaniu Jacek Walkiewicz na Allegro wyskoczy kilka stron z trzema książkami, które teraz aktualnie są na rynku, czyli Pełna Moc Życia, Pełna Moc Możliwości i Rozmyślnik. Wszystkie wydane przez wydawnictwo Helion, także wszystkie według takiego samego wzoru, tej samej wielkości dobrze wyglądają na półce.
Książka, którą losujemy, dwie książki, była wydawana przeze mnie osobiście i dlatego w którymś momencie zniknęła. W tej książce Pełna moc życia, która jest teraz wydana, drugie wydanie, jest 60% tej treści, która była w pierwszej. Super. Ja czekam na dane do wysyłki. Jasne, imię osoby, której mam zadedykować książki. Super, czyli udostępniajcie, podawajcie dalej. Na święta fantastyczny prezent. Panie Jacku, w Empikach, tak jak mówię, we Wrocławiu trzeba tam do nich napisać. Chyba, że przed świętami tak się wyprzedały wszystkie. Też bardzo możliwe, panie Jacku. Być może. Na prezenty poszły. W jednym Empiku znalazłem 3 książki, poprzednich był tylko rozmyślnik. Także warto do nich napisać. Panie Jacku, nie przedłużam. Życzę wszystkiego dobrego wam, sobie, panu Jackowi. Wszystkim. Dziękuję. Dobrego i do usłyszenia. Dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia we Wrocławiu. Będzie pan? Na pewno. No. Kiedyś będę. Super. Mają się. Dziękuję, dobranoc.